Łódź, torpeda czerwona. Nazwa biegu wzięła się stąd, ponieważ jesteśmy na Śląsku i to są maczka i makówki, to są tradycyjne śląskie dania wigilijne. Mniej więcej tak jest geneza. Wiadomo, zbliżają się święta, trzeba jakoś ludzi zachęcić do tego. Marcin Olecik. Najpierw do biegania, potem do jedzenia. Po biegu lepiej smakuje. Po zabawę. Dla zdrowia. To spróbujemy. Co trawy regionalnej. Łukasz Czesz z Sosnowca. Mak z bułką, z mlekiem i z miodem. Zdajemy egzamin. To jest, jakby to powiedzieć, od lat tradycja śląska, że ta makówka, moczka, no my moczki nie mamy, ale mamy makówka. Stanisława Dzida, koło gospodyń Dębieńsko. Te makówki są tradycją i trzeba je zjeść. Mak jest na szczęście, więc sobie ktoś nie lubił, to aby odrobinę, ale trzeba go zjeść. Każdy chce być szczęśliwy. No powiedzmy, że ludzie świąteczne takie dania robią. Chociaż pochodzę z Mazowsza, a tamtego już raczej nie robić. Jestem pierwszy raz. Zobaczymy, jak zjem. Jest pyszna moczka i wspaniałe makówki. Myśmy już biegli praktycznie drugi raz w tym biegu. W zeszłym roku było mniej ludzi. No ale